Podczas Dni Lubartowa gwiazdą wieczoru byli Sylwia Grzeszczak oraz Liber. Zapraszamy na relację z koncertu oraz wywiad z artystami. Brawo dla Was!
Współpraca rozpoczęła się kilka lat temu. Trafiliśmy na siebie w szkole muzycznej podczas występu Sylwii. Poleciła Sylwię koleżanka. Powiedziała po prostu, że jest kawał głosu i grająca na fortepianie dziewczyna. Zrobiliśmy takie małe przesłuchanie. Faktycznie wśród osób, które słuchały, no wszyscy byli pod wrażeniem. I później musiały minąć dwa lata, żeby pojawił się jakiś projekt, do którego gdzieś tam przewidziałem Sylwię. Zaczęła się jakaś współpraca, powolutku, małymi krokami zrobiliśmy trochę utworów, niektóre nie wyszły, ale pewnego dnia zaczęły wychodzić. Pierwszym z tych numerów były Nowe Szanse, a dalej to już chyba wiadomo, jak się potoczyło. Także. Czy to prawda, że bieżący rok jest ostatnim rokiem waszego wspólnego koncertowania? Jest chyba ostatnim, ponieważ ja zaczynam swój nowy rozdział. Będę występować teraz solowo. No i podejrzewam, że to tak nie zamknie się od razu. Gdzieś to tam powoli się wyciszy. No nie wiem, chyba że się nie wyciszy, bo nasi fani być może nam nie odpuszczą i będą chcieli, żebyśmy już zawsze grali w duecie. No ale zobaczymy. Mogę. Dawaj. Mogę dorzucić dwa słowa. Wszystko zależy od tego, jak te nasze drogi się rozdzielą. Ja też w tej chwili produkuję swoją płytę solową z gośćmi. Tym razem będą to wokaliści tylko i wyłącznie, męska część tutaj publiczności. I w tym momencie, jeżeli uda się w tym roku jeszcze wypuścić singla, to zacznę na pewno grać swoje koncerty, ale... Dość bab. Jeżeli zdarzy się nam zagrać w przyszłym roku i w następnych latach, to będą to raczej rzeczy okazyjne. A tak w zasadzie kończymy współpracę, tak oficjalnie. Jak ta współpraca wyglądała? Jak wam się układało? Bardzo dobrze. Wielu rzeczy nauczyliśmy się od siebie. Było naprawdę wiele wspaniałych momentów. Kurczę, no to właściwie no, stworzyliśmy trzy single, które zostały bardzo dobrze odebrane. Ja jadę dalej, nie zatrzymuję się. No Marcin, tutaj chyba też się nie zatrzymujesz. Nie, no broń Boże, ja się też nie zatrzymuję. Udzielam się na wszelkich polach tutaj artystycznych, jako tekściarz na przykład. Piszę utwory dla innych artystów i komponuję swoją płytę, tak jak wspomniałem wcześniej, także no, działamy. Było to fajne doświadczenie, fajne. Udało nam się pograć trochę fajnych koncertów, jeden z nich właśnie dzisiaj w Lubartowie. Tak, tak nam się wydaje po reakcji publiczności, że było fajne. I było to ciekawe, no, nie było jeszcze wcześniej projektu, w którym był tak zestawiony śpiew z rapem, jak nam się to udało i tym jakoś odczarowaliśmy ludzi. Za co bardzo dziękujemy. Dokładnie. A jak wyglądają wasze relacje prywatnie? Prywatnie. Spora dwóch czubków, myślę, że konkretnych. Jeden zwariowany, drugi tak samo. No nie może od gdzieś tam odkleić się od muzyki. Ta muzyka gdzieś tam przynajmniej mnie na co dzień masakruje. Wchodzą tak zwane robaki do głowy, które uderzają. No i dzień wygląda jak zwykły dzień każdego człowieka, ale no jest po prostu bardzo, bardzo muzyczny też z drugiej strony. No to... A to tak naprawdę jest bardzo ciężkie. Pracujecie teraz nad solowymi płytami. Możecie zdradzić szczegóły? Jesienią wyjdzie płyta. Teraz w rozgłośniach radiowych jest rozgrywany pierwszy singiel Małe Rzeczy. Jestem bardzo szczęśliwa, bo dzisiaj usłyszałam to na dużej scenie, jak ludzie śpiewali. No, odzew jest naprawdę niesamowity. Nie myślałam, że w tak krótkim czasie będą po prostu ludzie tak to złapią i będziemy naprawdę wspólnie razem śpiewać. To jest niesamowite uczucie. No czego chcieć więcej? A moja płyta, jak wspomniałem, będzie składała się z duetów z śpiewającymi mężczyznami tym razem, żeby było troszeczkę inaczej niż tutaj było dużo, dużo kobiecego wokalu, a teraz będą faceci śpiewający. Nazw na razie nie ma co zdradzać, będą mniej i bardziej znani, z mniej znanych, na przykład Rafał Brzozowski, który dzisiaj występuje na SK Music Awards w debiutach, taki młody, zdolny wokalista z Warszawy. No, myślę, że czas najbliższy pokaże, ale będzie fajna płyta, będzie więcej mnie tym razem,
dodatkowo fajne refreny, fajna współpraca. Aha, jeszcze jeden kawałek mi się przypomniał. Nagraliśmy numer z Marcinem Urbasiem, słynnym lekkoatletą polskim, rekordzistą Polski w biegu na 200 metrów. Super sympatyczny człowiek, mieszka teraz w Poznaniu. Zaprzyjaźniliśmy się, zrobiliśmy numer. On śpiewa, kiedyś bardziej się udzielał muzycznie, teraz hobbystycznie, ale zrobiliśmy fajny numer i to będzie też na pewno ciekawa pozycja na tej płycie. Sylwia, ty brałaś udział w programie Od przedszkola do pola i w Idolu. Czy te programy jakoś ci pomogły zaistnieć na scenie? Czy pomogły? Wiesz co, to na pewno jest bardzo, bardzo, bardzo piękne przeżycie, gdzieś tam zbierane do historii tego wszystkiego, co teraz się dzieje. Na pewno rozwijają takie występy. No, wtedy miałam 5 lat, to było naprawdę duże wyzwanie i pamiętam ten ogromny stres. Był Krzysztof Krawczyk, któremu pomyliłam od A do Z melodię, bo zapomniałam tekst. On tak samo się pogubił. Także było wesoło, była tam moja cała rodzina i no, naprawdę super, super przeżycie. Dalej były konkursy, które tak samo mnie rozwijały. No, był Idol, były jakieś lokalne konkursy, w międzyczasie komponowałam, zbierałam swoje piosenki, część z nich mamy na płycie Ona i On. No i tak naprawdę doszłam do tego momentu i teraz tak naprawdę chyba będę mogła pokazać no, 100% siebie. Bo gdzieś tam to, co robiliśmy z Marcinem, to było tak po połowie. Teraz będzie to jeszcze bardziej prawdziwe i mam nadzieję, że fajnie odebrane. Na razie małe rzeczy są super odebrane. No, dzisiaj u was w Lubartowie, no bomba. Marcin, skąd pomysł na pseudonim artystyczny? Liber. Oj, to już było wiele lat temu, chyba koledzy wymyślili, zanim cokolwiek robiłem jeszcze artystycznie. To jest taki pseudonim szkolny jeszcze, jak to każdy, wielu z nas dostaje nie wiadomo któregoś dnia, po prostu spontanicznie, a pochodzi od filmu Liberator. To z tego względu, że miałem jakieś zamiłowanie do takich sztuk walki na przerwach i tam lubiłem się przepychać z kolegami, lekko poobijać zawsze. I to wychodziło mi to dobrze w owych czasach, to dostałem przydomek Liber, od Liberatora i tyle. Ale samo słowo Liber wiem, że ma wiele znaczeń, ale to znaczenie jest prawdziwe, to taka jest geneza tego. A powiedzcie jeszcze, jak wygląda praca nad tekstami? Kto jest autorem tekstów? Autorem tekstów, jeżeli chodzi o płytę Ona i On, jest Marcin. Na wszystkie piosenki napisał. A jeżeli chodzi o płytę moją, nie wiadomo, czy kto się zjawi jeszcze na niej jako autorzy tekstów. Na razie no, Marcin tutaj napisał małe rzeczy. No, pochwal się. Pochwalę się, że no, kilka tekstów na pewno się znajdzie na płycie Sylwii. Staramy się robić tak, że jak czuję jakiś kawałek, to wiadomo, to po przyjacielsku sobie przesyłamy numery, co Sylwia stworzy. Jak coś czuję i w czymś czuję się mocny, no to proponuję swój tekst i tak na razie kilka się udało. Uważam, że fajnie się zazębiają nasze pomysły, że ta muzyka pasuje do mojej koncepcji tekstowej i fajnie. Małe rzeczy myślę, że są udanym tekstem, który gdzieś tam każdy może sobie przełożyć na swoje życie i sobie cytować. Także to jest najważniejsze, to jest dla mnie wyznacznik dobrego tekstu. A co jest źródłem inspiracji? Codzienność. Jest źródło inspiracji. No życie, po prostu życie. Kiedyś starałem się przeglądać jakąś poezję, takie rzeczy, ale to było raczej tak, nie wiem, wymyśliłem sobie, że będę dużo, mocno oczytany, no to będzie lepiej, ale nie, w moim przypadku moje teksty opierają się na po prostu codziennych wyrażeniach, zwrotach takich, żeby i póki co trafiają do ludzi w fajny sposób i mają jakąś zawsze kilka znaczeń, także spoko. Dalej, póki mam pomysły, to będę to robił. Jeśli chodzi o muzykę, to tak samo czerpię inspirację z życia, z codzienności. Właściwie no, życie pisze nam scenariusze i gdzieś ta muzyka wychodzi z nas. Staram się, żeby ta muzyka wychodziła ze mnie 100%. Będzie można to usłyszeć na płycie nowej. Zobaczymy. Ty jesteś nie tylko wokalistką, potrafisz też na pianinie grać. Gdzie się tego nauczyłaś, kiedy? W szkole muzycznej. W domu też się nauczyłam. To była bardzo ciężka praca. Po 5 godzin dziennie czasem. Od 6 lat przez 365 dni w roku.
Wielkie zmęczenie, no ale opłacało się. Naprawdę warto było, bo dzisiaj wychodzę, śpiewam i gram na fortepianie. Daję to ludziom i ludzie tak naprawdę tego chcą. Widzę to, cieszę się bardzo z tego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Jak jeszcze raz, to jeszcze raz. Nie znajdziemy się na zakręcie i... Nawet nie wiecie, jak pięknie brzmicie, naprawdę, bomba. Co z nami będzie?
Wielkie brawa!